Witajcie. W dzisiejszym materiale chcieliśmy pokazać bardziej szczegółowo, jak wyglądają manewry grup rekonstrukcyjnych. Przeważnie nasze filmy pokazują pewne urywki z całego weekendu spędzonego w terenie. W tym wypadku postaramy się pokazać znacznie więcej. Za przykład posłużą nam zorganizowane przez nas manewry w czerwcu 2022 roku. Wspólnie z Gierhardi Normandii i zaproszonymi gośćmi działaliśmy w Dąbrowieckiej Górze koło Warszawy. Wygląd naszego połączonego oddziału był inspirowany sylwetkami żołnierzy 12. Dywizji Pancernej SS Hitlerjugend w trakcie walk w Normandii latem 1944 roku. Podczas manewrów przeprowadziliśmy szkolenie z musztry, poruszania się w terenie, a także przeprowadziliśmy szereg zajęć teoretycznych na podstawie opracowanych przez nas oryginalnych regulaminów. Po przybyciu wszystkich uczestników na miejsce manewry rozpoczynają się od przeglądu mundurowego. W ramach naszych działań podzieliliśmy się na dwie drużyny uzbrojone w karabiny maszynowe MG-42. Prowadzący manewry sprawdzają kompletność oraz poprawność umundurowania i wyposażenia. Jest to okazja do przekazania praktycznych wskazówek młodszym kolegom. Przygotowania przed manewrami zaczynają się często na wiele tygodni przed. Pozyskanie odpowiednich elementów sylwetek charakterystycznych dla danego teatru działań i okresu wymaga sporo cierpliwości. Po przeglądzie mundurowym pora na rozpoczęcie ćwiczeń. Na początek czołganie na specjalnie przygotowanym torze przeszkód z drutu kolczastego. Drużyny poruszały się w trakcie walki w formacji rozproszonej. Odbywało się to przez krótkie biegi lub czołganie. Czołganie mogło się odbywać na dwa sposoby, w zależności od tego, jaką osłonę zapewniał teren. Czołganie wysokie z karabinem zawieszonym na szyi lub czołganie niskie z karabinem trzymanym w obu dłoniach. Ładnie, nisko głowa. Po czołganiu pora na ćwiczenia z rzutu granatem. Każdy z uczestników pobiera granat ćwiczebny i wykonuje rzut granatem na odległość w różnych postawach. Pierwszy cel – trafić do okopu. Wszystkie aktywności odbywają się pod okiem bardziej doświadczonych kolegów, którzy w grupach rekonstrukcyjnych pełnią rolę oficerów i podoficerów. Każda grupa ma inną politykę w przyznawaniu stopni, ważne jednak, aby osoby posiadające wyższą rangę faktycznie spełniały swoje role, a nie tylko posiadały ją do celów ozdobnych. Ćwiczenia pozwalają na praktykę elementów, które potem są wykorzystywane na publicznych rekonstrukcjach historycznych, planach filmowych czy grach terenowych. Drugi cel – rzucić jak najdalej. Na piasku zaznaczone zostają różne odległości. Wynik nie jest najważniejszym elementem tej zabawy. Rywalizacja pozwala jednak zmęczyć się szybciej i poczuć namiastkę trudu, jaki odczuwali żołnierze, co zwiększa realizm odbywających się manewrów. Ostatnie ćwiczenie z rzutu granatem. Odrzucić granat, trafiając w cel. Dla wielu rekonstruktorów równie ważnym elementem rekonstrukcji jak dbałość o jakość przedstawianej sylwetki i promowanie wiedzy historycznej o II wojnie światowej jest możliwość odczucia na własnej skórze realiów, w jakich znajdowały się odtwarzane przez nich postaci. Nie ma oczywiście możliwości całkowitego przełożenia warunków panujących w tamtych czasach.
Niemniej manewry odbywające się w terenie bez udziału publiczności pozwalają na pewno na więcej w tej kwestii. Pora na kolejny etap manewrów. W rekonstrukcji historycznej ważnym aspektem rozwijania wiedzy jest praca na epokowych źródłach. W naszym przypadku był to Bildsprecher Deutsch, Fürsoldaten z 1944 roku. Ilustrowany podręcznik skierowany przede wszystkim do żołnierzy nieznających dobrze języka niemieckiego. W podręczniku znajdujemy rysunki z odpowiednimi podpisami, które pozwalają nam poznać najważniejsze słownictwo. Zarówno w Wehrmachcie, jak i Waffen-SS służyło wiele narodowości. Ogółem szacuje się, że w trakcie II wojny światowej przez różne jednostki Waffen-SS przewinęło się około miliona ludzi. Z tego niemal 600 tysięcy nie legitymowało się niemieckim obywatelstwem. Stąd wynikała potrzeba tworzenia takich podręczników, by nieniemieckojęzyczni rekruci mogli odnaleźć się w realiach niemieckich sił zbrojnych. Znajomość języka niemieckiego jest mile widziana w rekonstrukcji armii niemieckiej, jednak nie jest to umiejętność niezbędna, a jak wskazuje powyższy przykład, często prawdziwi rekruci nie znali perfekcyjnie języka obowiązującego w wojsku, w którym mieli służyć. The focus comes on the So links, the informacja, links. And then is the commando. Między innymi dlatego zachęcamy członków naszej grupy, by poznawali komendy, wyrażenia i starali się ich używać w trakcie działań, a nie milczeli w obawie, że źle coś wypowiedzą albo w nieprawidłowym akcencie. Nauka zwrotów w języku niemieckim na manewrach jest w głównej mierze powtórzeniem tego, co członkowie grupy nauczyli się samodzielnie w domu. Utrwalanie i praca nad wymową w trakcie wydarzenia stanowi jedynie usystematyzowanie wiedzy. W następnym etapie manewrów dzielimy się na mniejsze pododdziały. Praca w mniejszych grupach pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z prowadzącym. Pierwsza grupa poznaje tajniki umundurowania i wyposażenia kamuflażowego używanego przez Waffen-SS. Z różnych cel, o różnych numerkach, na całym namiocie czwóreczce żadna plamka nie powtarzała się. Z każdej strony ten namiot wyglądał inaczej, a przy tym wzór miał ciągłość. Było tak przemyślane, że to jest mocno uproszczony wzór. Podobne wzory kamuflaży są nadal używane współcześnie. Druga grupa poznaje sygnały wydawane rękami. Możecie się narazić na to, że przeciwnik was też będzie widział. Achtung, sygnał. Widzicie ode mnie, jako od dowódcy, widzicie ręka w górze. Dla was znaczy to Achtung. Ja widzę waszą rękę w górze. To znaczy Verstanden. Trzecia grupa w tym czasie ćwiczy musztrę z bronią. Grupy ćwiczą oczywiście rotacyjnie. Po skończonym bloku zajęciowym pora na posiłek. Uprzednio przygotowany gulasz jest rozlewany do menażek. Warto dodać, że w niemieckim slangu wojskowym kuchnie polowe nazywane były gulaszkanone. Przygotowywanie posiłków zgodnych z realiami epoki oraz używanie replik poprawnych historycznie opakowań na produkty współczesne pozwala na uniknięcie na manewrach rzeczy, które mogłyby zepsuć przygotowane obozowisko od strony wizualnej. Używane menażki, niezbędniki i noże muszą być w pełni użytkowe. Nie ma miejsca na zardzewiałe menażki
albo utlenione sztućce. Woda przechowywana jest w kanistrach i rozlewana do manierek. Uczestnicy manewrów otrzymują również suchą rację żywnościową w postaci kawałka kiełbasy, sera, sardynek w puszce, czekolady i ciemnego, razowego chleba. Każdy otrzymuje identyczny przydział. Wurst, Käse, Schokolade, Sardinen und das Brot. Danke. Sehr, sehr. Po wydaniu racji żywnościowych wszyscy mają chwilę przerwy, na przykład na papierosa. W trakcie manewrów staramy się odwiedzać miejsca, które mają oryginalny historyczny wygląd. W tym przypadku skansen forteczny w Dąbrowieckiej Górze stanowi świetny plener dla naszych działań, jednocześnie zapewniając nocleg dla przybyłych na manewry. Pora na rozpoczęcie gry terenowej i na początek dowództwo grupy dzieli uczestników na dwie drużyny, które będą miały za zadanie przeprowadzić niezależne patrole. Wyznaczeni zostają dowódcy poszczególnych drużyn i zastępcy. Ich zadaniem będzie prowadzić swoje drużyny i czuwać nad realizacją wyznaczonego zadania. Każdy dowódca otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami, które musi zbadać. Gra ma na celu sprawdzenie, jak dobrze rekonstruktorzy radzą sobie w terenie leśnym, czy potrafią poruszać się w odpowiednim szyku, używać busoli, mapy i czy nie zachowują się zbyt głośno. Częstą praktyką jest wyznaczenie jednej drużynie przygotowania zasadzki na drugą. Podczas wewnętrznych manewrów używane są jedynie repliki. W trakcie manewrów z udziałem strony przeciwnej w użyciu jest broń strzelająca amunicją ślepą i pirotechnika, co daje bardzo ciekawe doświadczenie. Po zakończeniu gry terenowej pora na odpoczynek i integrację. Rekonstrukcja jest okazją do poznania ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk, których łączy wspólna pasja do historii i kolekcjonerstwa. Pasjonaci pochodzą z terenów całej Polski, a nawet spoza jej granic. Und unsere gefallene Freunde. Ne? Ja. Die Leute, die nicht hierher sein können, das tut uns viel weh, aber ich freue mich, hier mit euch alle zu sein. Auf die Normandie. Auf die Normandie. Prost! Współpraca z innymi grupami rekonstrukcyjnymi pozwala na działanie na większą skalę i wymianę doświadczeń. O wyznaczonej godzinie rozpoczynamy ciszę nocną. Wszyscy kładą się spać, by zregenerować siły przed następnym dniem intensywnych działań. Wyjątek stanowią wyznaczeni wartownicy. Drugi dzień manewrów. Po porannej zbiórce zaczyna się rozdzielanie zadań. Pierwszym zadaniem na dziś jest utworzenie połączeń telefonicznych między poszczególnymi posterunkami. Do tego celu wykorzystane zostaną oryginalne telefony polowe Feldfernsprecher 33. Kabel był rozwijany z noszaka przenoszonego na plecach żołnierza. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się używać replik zamiast oryginalnego wyposażenia. Wysłużone oryginały nie wyglądają tak, jak w roku 1944, gdy były nowe. Wytrzymałość na przykład
oryginalnych elementów skórzanych jest niewielka. Jeśli dostępny jest współczesny zamiennik, który wygląda równie dobrze co oryginał, to staramy się z niego korzystać. Oryginały zostawiamy w domu na półkach, by cieszyły oko. W przypadku telefonów polowych na rynku na ten moment nie ma replik, więc traktując je delikatnie, pozwalamy sobie na ich używanie w terenie. Warto dodać, że były one dość popularne. Wyprodukowano ich ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Sytuacja w przypadku umundurowania jest podobna. Z tym, że zakup oryginalnego munduru byłby bardzo kosztowny. Dostępnych do kupienia jest wiele replik z różnych półek cenowych. Jako Polacy możemy pochwalić się wieloma dobrymi producentami butów, replik karabinów, czapek, mundurów i wyposażenia skórzanego. Pragniemy podkreślić, iż każdy, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z rekonstrukcją historyczną, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z wytycznymi mundurowymi grupy, do której chce dołączyć. Wszelkie zakupy sugerujemy konsultować ze swoją grupą, ponieważ ma ona swoje doświadczenia i preferencje. Ostatnia część manewrów to poruszanie się drużyn skokami. Drużyna, czyli gruppe, była najmniejszą jednostką piechoty, indywidualnie dowodzoną. Większość grup rekonstrukcyjnych skupia się właśnie na odtwarzaniu drużyny. Jej najważniejszym elementem świadczącym o sile ognia był karabin maszynowy MG-34 lub MG-42. Strzelcy mieli za zadanie jedynie zapewniać mu wsparcie i amunicję. Rozwój umiejętności dowódcy drużyny, czyli Gruppenführera, był jednym z najważniejszych celów szkolenia. Musiał nauczyć się docierać do swoich podkomendnych, zdobyć zaufanie i być wzorem, by potem móc poprowadzić ich do walki. Meine Kommando sind erste Gruppe Stellung nehmen. Du gibst die weitere Kommando. Meine zweite Kommando ist zweite Gruppe zu mir. Wenn sie gehen. Die gehen. Die gehen zuerst, dann ihr kommt, dann ihr geht dann weiter. Damit einverstanden? Einverstanden. Alles klar. Sehr gut. Na polu walki najgroźniejszy dla żołnierza był brak ruchu. Jeżeli w czasie zmiany pozycji żołnierz porusza się zbyt wolno i zbyt długo przebywa bez osłony, ginie. Dlatego każdy manewr ofensywny lub odwrotowy był wykonywany skokami. Czy to walka w mieście, w leśnej gęstwinie, czy też na otwartym polu, strzelec w czasie walki poruszał się skokami od jednej osłony do drugiej, tak by bez ochrony pozostawać jak najkrócej i tylko wtedy, gdy wymagała tego sytuacja. Strzelec, jeśli strzelał i ma karabin nienaładowany, ładuje i zabezpiecza karabin, zapina ładownicę i przygotowuje do poderwania się. Na hasło marsz w marsz! Zrywa się sprężyście i rzuca się naprzód. Jeżeli wyznaczone stanowisko jest za daleko, aby je osiągnąć jednym skokiem, strzelec samodzielnie dzieli bieg na mniejsze odcinki, pozwalające na przerwy dla złapania oddechu. Bezpośrednie rozkazy skoków sekcji MG wydaje dowódca. MG vorbereiten! Fertig! Zweite Gruppe fertig! Umiejętność i spryt w wykorzystaniu skrytych podejść, nawet drobnych osłon w kierunku natarcia, zręczność w wykonywaniu skoków decydowała o życiu strzelca na polu walki. Podsumowując niniejszy materiał, gorąco zachęcamy do zainteresowania się rekonstrukcją historyczną. Możemy śmiało powiedzieć, że na naszych manewrach staramy się ożywić historię. Jednocześnie cała zabawa pozbawiona jest aspektów ideologicznych. Pamiętajcie,
że każdy kiedyś zaczynał i tworzenie sylwetki od ogółu do szczegółu trwa przeważnie latami. Zdobywanie wiedzy, jaka jest wymagana przy rekonstrukcji historycznej, nie sprowadza się do znajomości dat i nazwisk. Potrzeba zdecydowanie więcej wiedzy na temat przedmiotów, zachowania, zwyczajów i przede wszystkim znajomości perspektywy oczami prostego żołnierza. Mamy nadzieję, że ten materiał przybliżył Wam, jak wygląda rekonstrukcja historyczna armii niemieckiej. Dziękujemy za obejrzenie filmu i do zobaczenia na rekonstrukcyjnych polach bitew.